Serdecznie witamy w lekcjach rodziców, nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły na uroczystym podsumowaniu pierwszego semestru roku szkolnego 2018-2019. Uroczystość poprowadzą uczniowie klasy 6C Wojciech Chłopowicz i Alicja Tomczak. Zapraszamy! Na początek nasi uczniowie zaprezentują swoje wyjątkowe umiejętności sportowe. Thank you.
Nareszcie gumetek. Ale się działo, pamiętasz? Pewnie. To nie jest sportowe, warsztaty ekologiczne. Spektakle. Akademie, uroczyste apele. Mnóstwo konkursów. Wycieczki, dyskoteki, projekty edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne. Zapytajmy naszych kolegów o wrażenia ostatnich miesięcy. Drodzy czwartoklasiści, jak wspominacie swoje początki na nowej drodze uczniowskiego życia? Super! Dopiero teraz dobrze żyję. Ale dużo się dzieje. Nuda nam nie grozi. Mnóstwo pracy, ale więcej zabawy. No i w końcu traktujemy się jak dorosły. A co najbardziej przypadło wam do gustu? Oczywiście nowe przedmioty, ciekawe lekcje, nauczyciele. Szkolne mikołajki, wycieczki. Kawiarenka językowa i szalone Andrzejki. No i dużo zdrowego, pysznego jedzenia, czyli zajęcia kulinarne. Dziś także przygotowaliśmy coś specjalnego. Wiadomo, jedynka to szkoła promująca zdrowie. A więc próbujcie bez obaw. Zapraszamy.
Kowalik Małgorzata, Zarzycki Mikołaj, Bajaś Natalia, Kuzma Maja, imiennikiem Maksymilian. Życzę wam tych sukcesów takich sportowych, dużych, gratulacje. Pamiętajcie, że później jak w sukcesach, to zapraszajcie nas, jak będziecie puchary odbierać. Dziękuję wam. Dziękujemy. W pierwszym semestrze uczestniczyliśmy w wielu konkursach, zawodach, akcjach. Godnie reprezentowaliśmy naszą szkołę w różnych przedsięwzięciach. Za szczególne osiągnięcia dyrektor szkoły pani Barbara Bartoszek przyznaje nagrodę następującym uczniom. Nagrody dyrektora szkoły otrzymują uczeń klasy 6A Marcel Strojmów za zdobycie tytułu Mistrza Świata w Pucharze Świata Dzieci w konkursie Kumita. Uczeń klasy 6C Hubert Dymianowski za zajęcie drugiego miejsca w województwie dolnośląskim w strzelectwie sportowym indywidualnym chłopców. Uczeń klasy 6D Przemysłu Lotnictwa za zajęcie pierwszego miejsca w biegu na 60 metrów oraz zajęcie pierwszego miejsca w rzucie piłką lekarską na halowych mistrzostwach Dolnego Śląska w lekkoatletyce. Uczniowi klasy 8A Mateusz Zając za zajęcie pierwszego miejsca w powiatowym konkursie recytatorskim i drugiego miejsca w regionalnym konkursie recytatorskim. Uczennica klasy 6C Patrycja Kultowska za działania podejmowane w ramach wolontariatu i reprezentowanie szkoły podczas akcji
Dzień Życzliwości w Szkole Podstawowej nr 2 w Polkowicach. Uczennica klasy 5 C Gabdowia za wyróżnienie w 17. Międzynarodowym Biennale Eliksiru Dzieci i Młodzieży. Prosimy o zabranie głosu panią dyrektor Barbarę Bartoszek. Na koniec oddanie mi głos, to znaczy, że ma być krótko. Dlatego na koniec już na samym podsumowanie, szanowni rodzice, drogie koleżanki, koledzy nauczyciele, kochani uczniowie, prowadzący powiedzieli UF, pierwszy semestr za nami. Był to semestr trudny, ale jednocześnie stawiający wielu z nas do pionu. Semestr, który pokazywał, że nic łatwo nie przychodzi. Semestr, który pokazywał, że trzeba ciągle nad sobą pracować. Ostatni tydzień wydarzeń w Polsce trochę nas załamał, trochę nas przygniótł, stąd może niekoniecznie do końca takie nastroje optymistyczne, ale też pewne działania, które w związku z tym będziemy podejmować na nadchodzący semestr. To jest to, co szczególnie mocno nas przygniata i szczególnie mocno nas smuci. To jest to, kiedy mówimy o złości, agresji, nienawiści. I ci, którzy są tutaj dzisiaj, to są przedstawiciele klas, którzy poprzez debatę mówią nie dla mowy nienawiści. To jest też informacja dla Państwa, dla rodziców, dla moich nauczycieli, dla pracowników szkoły, że zawsze i mocno mówimy nie tam, gdzie jest agresja. Dla miary naszych możliwości zawsze będziemy podejmować działania, które będą zmierzać do tego, że wszystkie dzieci mają czuć się bezpiecznie. O pomoc proszę bardzo mocno rodziców i na pewno wsparcie i działania, które tutaj od Państwa dostaniemy, będą pomocne dla wielu przedsięwzięć do końca tego roku szkolnego. To tyle ze smutków. To tak jak w zapisach Wiedźmy. Jest taki tekst, kiedy Wiedźma siedzi na fotelu przykryta kocem i mówi do swojego kota: wiesz stary, minęło pół roku. Kot pokruczał, powiedział: no, pół roku i co? Różnie bywało. I co? Zapytał kot. Ano to, że w przyszłość trzeba patrzeć śmiało. Ano to, że trzeba widzieć dobro. Ano to, że co było, to za nami. Ano to, że trzeba wyciągać wnioski. Że trzeba kochać dalej, jak się kochało. Że trzeba dalej mieć plany, jak się miało. Że dalej trzeba mówić nie tam, gdzie złość. Że dalej trzeba się śmiać tam, gdzie radość. I my dzisiaj, ja ze swoimi nauczycielami, ja ze swoimi pracownikami tej szkoły, życzę wam, kochani, bardzo, bardzo serdecznie, żeby wam nigdy tego zapału, który pokazaliście przez te pół roku, nie zabrakło. Cieszę się razem z wami. Cieszę się z waszych sukcesów. Cieszę się z każdego małego sukcesiku, który macie za sobą.
Cieszę się z tego, że są tu wasi rodzice. Cieszę się z tego, że są tu wasi przyjaciele. I się też razem z wami smucę, jak coś nam nie wychodzi. Za to, co nie wyszło, przyjmijcie przeprosiny. Za to, co przed nami, niech będzie to, co dodaje nam odwagi, żeby iść do przodu i realizować swoje cele. Bardzo was mocno pozdrawiam po tym pierwszym semestrze. Życzę wam zasłużonego wypoczynku i mam nadzieję, że po feriach wrócicie do nas, żeby znowu zdobywać szczyty. Koniec dyrektor, więcej nic nie mówię. Dziękuję bardzo. Pierwszy semestr to mnóstwo wzruszeń, ciekawych wyzwań. Pracy, ale i radości, nauki, lecz także zabawy. No tak, nie sposób się nudzić. Nie u nas. Ale popatrz na nich. Niektórzy wyglądają, jakby właśnie ukończyli maraton. Co się dziwisz? Bycie dobrym uczniem to nie mały wysiłek. A bycie najlepszy? Może zapytamy najlepszy. Jak to jest być najlepszym? Całkiem miłe uczucie. Polecam każdemu, mam także. Jak wspominasz półroczny wysiłek? Wysiłek? Znaczy świetna zabawa. Warto było. Jaki moment najbardziej zapadł ci w pamięć? Chwila. Gdy odbierałam nagrodę za wyróżnienie w powiatowym konkursie piosenki obcojęzycznej. Wszystkie chwile są warte zapamiętania. To był dobrze spędzony czas. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Dzisiaj wszyscy mamy powód do radości. Nieźle się uczymy. Uzyskaliśmy same pozytywne oceny. A wśród nas są nawet mistrzowie świata. Jesteśmy prawie grzeczni. Wielu z nas to przecież wzorowi uczniowie. No i wkrótce nadejdą ferie. A wszyscy zasłużyliśmy na odpoczynek. Dziękujemy za wspólne podsumowanie pierwszego semestru. Życzymy wam wielu sukcesów oraz nowych, jeszcze ciekawszych wyzwań w kolejnym semestrze. Na zakończenie wróćmy na moment do minionych chwil. Lena, zaśpiewaj dla nas jeszcze raz. Thank you.